Witam Bartosz w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles. Ogólnie rzecz biorąc, nigdy o tobie nie słyszałem. Jesteś tutaj wielką nowością, więc powiedz mi, co robisz? Cześć Marku, dzień dobry. Chciałbym podziękować, że mnie zaprosiłeś. Nie znając mnie, cieszę się, bo to jest duże ryzyko, nie znać kogoś i zaprosić do zrealizowania wystawy. Chciałem pokazać swoją twórczość w Kalifornii, miejscu, w którym nigdy nie byłem, dziewiczym dla mnie całkowicie. Pomyślałem sobie, że warto byłoby namalować obrazy inspirowane miejscem, którego nie widziałem, bo to nie jest proste. Łatwiej się maluje rzeczy, które się widziało wcześniej. No i to jest taki duży eksperyment. Niesamowicie się cieszę, że tutaj jestem, bo to mi otworzyło oczy na wiele sytuacji, o których nie miałem pojęcia w Polsce, które pozwolą mi robić to, co robię w lepszy sposób, myślę. No i mam nadzieję, że to nie jest tutaj ostatnia wystawa, że polska sztuka tu w galerii Hellada będzie pokazywana. Nie chodzi o mnie tylko, ale o innych artystów z Polski. Na pewno, na pewno. Muszę powiedzieć, że twoje obrazy zrobiły od razu bardzo duże wrażenie. Podobają się i to jest tak dla takiego ogólnego widza. Natomiast z perspektywy artystów, no to jeszcze nie wiemy, bo to dopiero drugi dzień. To pewnie coś się dowiemy więcej pod koniec wystawy. Mamy teraz jeszcze jedno otwarcie za tydzień i wielu ludzi tutaj jeszcze przewinie się przez tą galerię. Ale zapowiada się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o, tak jak mówisz, że jesteś tutaj pierwszy raz, no Kalifornia dużo się nie różni od innych części świata, poza tym, że oczywiście kultura tutaj jest inna, prawda? Jeżeli chodzi o sposób na życie i takie normalne, codzienne obowiązki, no właściwie żyjesz tak jak w Europie, w południowej Kalifornii, nie ma tutaj większych różnic. A jednak, tak jak powiedziałeś, jest tutaj dużo rzeczy, które na przykład sama wielokulturowość, prawda? Kalifornia jest takim jednym wielkim garnkiem z różnego rodzaju kultur. Mówi się tutaj we wszystkich językach i je się jedzenie z każdego zakątka świata. Także ci ludzie tutaj rozstają ze sobą, oni się ze sobą poznają. W ten sposób też wypracowują sobie inny taki, no, taki inny punkt widzenia na sztukę. Sztuka jest tutaj uważana jako taka własność obywatela, że tak powiem. Każdy się do niej przyznaje. I oni automatycznie się ze swoim malarstwem utożsamili, wiesz, bo kolory, bo się świeci, bo są personalne, wiesz, takie atrybuty, wiesz, tego, co robisz. I tutaj się ludzie bardzo z tym utożsamiają. Także mi się wydaje, że nie będziesz miał problemu z zaistnieniem tutaj, jeżeli częściej przyjedziesz. My zawsze chętnie wystawimy twoje obrazy. No i a powiedz mi, a jak ty odbierasz Kalifornię? Jeżeli chodzi o, wiesz, o klimat, może zostawmy, bo to wiadomo. Klimat jest genialny, to na pewno. Jestem istotą ciepłolubną, więc od razu się to poczułem jak ryba w wodzie. Natomiast oczywiście to, czy wspomniałeś, ta wielokulturowość i to bogactwo tego, co można zobaczyć na ulicy, to jest rzecz niebywała, że to tolerancja, to nastawienie takiej otwartości do drugiego człowieka, to jest coś wspaniałego. I to jest taka rzecz, która naprawdę uderza kogoś, kto przyjeżdża z Polski. Natomiast jeszcze tak trochę zmienię temat, bo mówimy o obrazach, które malowałem, bo chciałem sobie wyobrazić Kalifornię, ale podczas wernisażu mój syn przeprowadził wywiad, który obraz najbardziej się podoba i okazało się, że najbardziej podobającym obrazem się jest jesienny las, który tutaj odstaje od zestawu, ale pokazuje coś, taką część przyrody, której tutaj nie ma, która tutaj nie występuje. I dlatego on zaintrygował widzów wystawy. To taki test przeprowadził. Nawet nie wiedziałem, że on się wypytywał ludzi, ale no, później mi powiedział o tym, więc to jest ciekawe. To jest ciekawe, że też ludzie poszukują czegoś innego, czegoś oryginalnego. No to jest tak budujące. No Los Angeles jest miastem zbudowanym na środku pustyni. Jest to całkowicie miasto sztuczne. Nie ma tutaj jednej rzeki, jeziorka, ani drzewka. Więc jeżeli się przyjedzie do Kalifornii z malarstwem z lasów, gdzieś z jezior, z gór pełnych śniegu, to tutaj robi duże wrażenie. A powiedz mi, są pewne jakieś oczekiwania zawsze, jak się gdzieś jedzie, prawda? No w tym sensie, powiedzmy, takim na luzie, że tak powiem, co się wydarzy w tle dnia codziennego, ale są też również takie oczekiwania typu intelektualnego, prawda? Na pewno coś tam miałeś, jakieś wyobrażenia miałeś w Kalifornii. Jak to się w tym 2-3-dniowym twoim pobycie tutaj z rzeczywistością kształtuje? Jak,
Jaki jest efekt tych wyrwań? Na pewno piorunujące wrażenie wywarły na mnie odległości, jakie tutaj są. Ja sobie nie zdawałem sprawy, nawet rezerwując hotel, który wydawał się, że jest blisko galerii, okazuje się, że muszę tutaj 40 minut piechotą, a na mapie to było dwie kropeczki dalej, więc nie mówiąc o tym, że chcąc gdziekolwiek dojechać, trzeba przewidzieć, że trzeba odstać w korkach swoje, to tego sobie tak nie wyobrażałem. Ja sobie wyobrażam trafik duży, ale aż taki nie. Widziałem siedmiopasmowe jezdnie w Chinach, siedmiopasmowe jezdnie w Japonii, ale to nie wyglądało tam aż tak jak tutaj. To naprawdę jest crazy. To jest tak, coś tak. takiego, co... No i plaże. No plaże piękne. Wczoraj byłem w Venice Beach i spacerowałem sobie tą szeroką plażą z tymi kolorowymi, wspaniałymi ludźmi, ze sportowcami. Naprawdę to miejscówka taka, która też wielkie wrażenie na mnie wywarła, bo bardzo kolorowa. Ja jestem kolorowym człowiekiem, też po mojej koszulce. Tak, wszyscy to zauważyliście. Że ja lubię kolory, więc to ja się poczułem tak, jak powiedziałem wcześniej, jak ryba w wodzie. To zdecydowanie mój świat. Plaża jest to zdecydowanie takim elementem, takim korzeniem kultury plażowej tak zwanej. Jest bardzo tutaj szanowana i respektowana, tak jak u nas na przykład idziemy do Louvre oglądać obrazy sprzed 200-300-400 lat, tak tutaj się idzie na plażę podziwiać surferów. Ich najnowszą modę, ich najnowszy styl ubioru, włosów, zachowania, różne nowe słowa wprowadzają co roku. To jest cała kultura, ja na tej bardzo dominuję. Wbrew pozorom, nawet Hollywood nie jest w stanie temu dorównać. Znaczy oni tutaj są naprawdę na pierwszym miejscu. Także ci surferzy właśnie, Huntington Beach, 10 km stąd, stolica surferów, prawda? I inne takie różne elementy kultury plażowej. Wszystkie nasze kolorowe ciuchy dzisiaj, kurtki, kapturki, to wszystko w Los Angeles, to jest plaża. Także dobrze wyczuwasz, jak się dobrze w tym czujesz, to bardzo polecam, żebyś tutaj częściej przyjeżdżał. No, jest to parę godzin lotu, ale nie jest to jakaś odległość, którą nie można byłoby pokonać raz na jakiś czas, żeby tutaj być i odświeżyć trochę umysł, bo jednak to pozwala otworzyć sobie horyzonty i pomaga w tworzeniu obrazów, myślę, mnie bardzo, bo każdy wyjazd jest jakąś inspiracją do tego, co może powstać w przyszłości. Ja mówię, artysta nigdy nie ma wakacji, to jest tak, że zawsze myśli tematem, który by namalował, więc ja idąc ulicą patrzę już pod kątem tego, co by sobie wykorzystać, tak? Bo patrzę na rośliny, które tu rosną, bo są ciekawe rośliny, dowiedziałem się, że palmy wszystkie też nie są stąd, tylko zostały przywiezione, ale to jest też jako symbol tego Los Angeles, więc... No po prostu jestem zachwycony i chciałem jeszcze raz podziękować za to, że proszę bardzo, moje obrazy tutaj wiszą. Wiszą i są bardzo mile widziane i przyjmowane. Czyli poleciłbyś swoim kolegom artystom z Polski, żeby częściej przyjeżdżali? Zdecydowanie będzie wielu takich, którzy będą chcieli przyjechać zaraz. Po twojej wystawie na pewno. To jest niewątpliwy sukces przy okazji, muszę dodać. Sukces w sensie odbioru i akceptacji. I w ogóle ja bym powiedział, że ja na wielu wernisażach byłem w przeszłości, gdzie przyjeżdżali artyści z Europy. I Amerykanie podchodzą do tego z bardzo dużym dystansem. Nie rozumieją. My jesteśmy za głębocy, za bardzo chcemy wyrazić zbyt skomplikowane, jakieś filozoficzne czasami emocje. A tutaj jest wszystko po prostu bardzo naturalnie. Tak po prostu od razu pełznąłeś w ten klimat bez żadnych potknięć. Po prostu jesteś jak gdyby od razu częścią tej kultury. To jest bardzo fajne i Amerykanie, gdyby nie powiedział, że to jest ktoś, kto jest z Europy, z Polski, to w ogóle by nawet nie wzięli tego, wiesz, pod jakąkolwiek uwagę. Także pasujesz tutaj idealnie. Bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że zagoszczę tutaj na stałe jako przyjaciel galerii. I że jeszcze kiedyś powtórzymy jakiś event tutaj w przyszłości, może z innymi rzeczami, które namaluję po powrocie. Po powrocie, dobrze. Z bagażem wrażeń na żywo. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.